Dzień dobry Państwu, witam Was, Mokra Włoszka. Włoszka, jakby tu była Włoszka, Włoszka, ja bym od razu się oświadczył. O, już, już tutaj, Marcin, witam. Ja bym była super Włoszka. Dlaczego mówię mokra Włoszka? Boże, co to za ciekawostka? Nie, tylko tak się nabijam, bo za godzinkę oczekujemy nowych opiekunów do Artemidy, do Artemii. Ale mimo wszystko, że na nią tutaj czekamy i się szykujemy, to Marcin przyniósł jajeczka z kurnika. I pamiętacie w ostatnim odcinku, jak wam wspominałam, że gąska zniosła w budzie piesków potężne jajo. Dzisiaj Marcin znalazł drugie, ale już pod kurnikiem, no bo psy goniły gąskę. A teraz rozbiłam to jajko, jedno rozbiłam, a drugie jest jeszcze w całości i chciałam Wam po prostu pokazać, jaka jest ogromna wielkość żółtka. No po prostu przeogromna. No i samego jajka. No już Wam pokazuję. Zobaczcie, widzicie to? Patrzcie. No przecież to jest nie wiadomo, jeszcze nie umyte, przepotężne jajo. To jest jajo gęsie. A tutaj mamy malutkie jajeczko od naszych zielononóżek już. Już powoli dziewczyny zaczynają nosić, więc zobaczcie, jakie porównanie tutaj. Gigant i mini. Dawid z Goliatem. I zobaczcie, jakie żółtko. No potęga, potężne żółtko. Wzięłam wagę, bo wpadłam na pomysł, żeby to żółtko tutaj zważyć. Dobra, waga ustawiona, para. Kochanie, a co ty tam robisz? Czemu mi przeszkadzasz i zagłuszasz? Ja ci nie przeszkadzam. Dobra, ja tutaj naszy... sprawdzamy. Wrzucamy żółtko. Ty zgadnij ile? Samo no, żółtko waży. Ja myślę, że z 60 na 70. No blisko jesteś. 66 gram. Wow. A teraz zobaczmy, wiecie całe co? Całe jajo kurze waży. Całe jajo kurze ile waży. Jest no. Wytarowane. Wytarujemy. Dobra, jest. No nie, jajko waży 74. No troszeczkę, ale no zobaczcie. Tutaj jakie żółtko, jakie jajo. No po prostu zdumiewające. A później pokażemy wam. Marcinowi pampersy założymy. To nie znam pampersy. Ale to później odpakujemy. Tak. Przepraszam, ja teraz kręcę. O, Marcin kręci. No kręć, bo nie będzie na czym siedzieć. O, to taki. Są leżaki, wyobraźcie sobie, zakupione to kilka miesięcy temu. No popatrzcie, już tylko, że one są intensywnie użytkowane, musimy przyznać. No codziennie są składane, rozkładane, ale mimo wszystko no takie słabej jakości. Cena też była najtańsza. No najtańsza. Ale ile one? 100 parę złotych kosztowały? 100 chyba 50 zł, tak? Czy 125? 125 jakoś tak. No to przynajmniej najtańsze, co znaleźliśmy. Ale wiecie, rozkręcają się, widzicie, tu już pękły, takie. No, takie jednosezonówka. No. Ale... A my znowu też jacyś mega ciężsi jesteśmy, wiecie, ja ważę tylko 120 kg, bo mięśnie, nie? Wiecie, smrodziku małe. Cię by poszyła. Ostatniej chwile z Artemią. No, co Biusiolek pokażesz i ci płynie? No, coś ty. Na co gryzanko? Jeszcze chcesz ostatni raz trochę podgryźć pancie, co? Lepiej byś buziaczki mi dała na pożegnanie z rodziku. Nie dawaj pancie, kurza, bo tyś dostaniesz jakiegoś parcha na ryju albo tego. Uważaj. Albo rdzy na zębach. Słuchaj, jest nas więcej tutaj, dziewczyn. Dziewczyn jest więcej. Stara ma próchnicę. Nieprawda. Nie ma próchnicy. Jakie ona ma ząbki śmieszne. Jakie ma ząbki śmieszne. Pokaż ziomki. Pokaż ziomki ci wszystkie. Widzisz, jakie śmieszne są mleczaki, jakie malutkie? No. To, ale ci zaglądamy w zęby, co? Dobrze, że w zęby, a nie gdzie indziej. Połamane, popatrz. Tak. Ty, rusza się już?
Co ty gadasz? Rusza się chyba. Naprawdę? No, taki, no nie rusza no, jej zęba, zostaw. Ale wiecie, no, one to jest okres teraz gubienia. Ona za chwilę będzie miała swoje prawdziwe ząbki. Więc, nowi właściciele, jak zaraz zobaczycie, że wasze pieski nie mają zębów, nie wpadajcie w panikę, nie dzwońcie do nas, że pies nie ma zębów, po prostu to mleczaki wypadają. Pies będzie miał zęby. Pies będzie miał zęby, no. A tutaj Artemia teraz jest pachnąca, świeżutka, jeszcze troszeczkę widzę, taka jest wilgotna, ale już przesycha. Bo jadą do ciebie, będą za 10 minut. No, już wszystko mamy przygotowane. Chodź, zrobimy małą inspekcję, czy aby wszystko mamy. Dawaj, dobra. Idziemy. Jedna ręka jest, druga łapka nie, jest. Nie. Dwoje łusku są. To nie. Chyba jest cały pies. Chodź, zobaczymy, czy tutaj wszystko mamy dla ciebie. Patrz, kochana. No, jedzonko. Jedno, drugie dodatek, suplement. Mamy czerwoną smyczkę, bo ty byłaś czerwona, pamiętasz? A Pancio, fujara, tutaj żółtą obrożę. Żółta Pancio jest dla Arai. Ty jesteś sierota jednak. Uff, ty czerwoną, prawda? Ty czerwoną bierzesz. A są czerwone? Dobrze. Tak, mamy czerwone. Tu mamy kostkę, pamiętaj, ale to na wieczór. Nawet nie bał cię, żebyś pawia nie puściła. No, bo na pewno się zespawisz, biedny. Piłko, ona jest słodka, jaka ty taka jesteś. Czuję, że coś dziwnie. Patrz, tu możesz masz na to pampersy. Będziesz mogła na to siusiać, dobra? Tu masz pampersy. Jeden, dużo pampersów. Drugi. Dużo możesz pampersów. Walić ostro w kupę. O, i tu mamy jeszcze kocyk, żeby ci było wygodnie. Nawet pasuje no, ci do oczu. Pasuje ci, no tego. No jejcie, nie bój się, nie bój się. Książeczka jest, wszystko jest. Więc jest super. Ale słodziaczek. Jeszcze trochę wilgotna. No tak, no to przetarliśmy ją porządnie, wiecie, to tak się nie my używamy bardzo dermatologicznych i delikatnych szamponów dla psiaków, tak. Dlatego jakby, no wiecie, może on nie jest doprany do białości, no ale pies będzie na farmie, ma duże szczęście, ale kochanie, z ludźmi, co? Którzy uwielbiają zwierzęta, zresztą może coś ale powiedzą. Ale co ty opowiadasz, jest czyściutka, wypraliśmy ją, wystarczy taką ściereczkę z mikrofibry, ja zaraz wam, o, nawet wam pokażę, tak nie, no one są fajne. Jaka blizna, jak się drapnęły? Aha. Pokaż w zbliżeniu. Popatrzcie. Tutaj był taki strób, taki tak się strób już chodzi, dziewczyny ale jest żrą. Taki jeszcze lekki pręcik, no. No. No wiecie, to są psy z jajami. Tu też jest. Tu też. O Jezu. A propos naszego biofida, chcielibyśmy też wspomnieć i bardzo podziękować firmie, ponieważ wiecie, wielu z was, naszych widzów, nie wie, jak wspaniały prezent nam firma dała. Jest to kod, który można wykorzystać u nich w sklepie, aż daje 25% zniżki, to jest 1/4 ceny, płacicie mniej za ich produkty. A to są produkty z takiej górnej półki. To jest także powiem wam, cena spada na średnią półkę, tak, co najmniej. Ale ja jestem, no, byłam zdziwiona, jak dostaliśmy na samym początku te paczuszki, bo nawet samo pakowanie. Nie wiem, Marcin, czy pokazywaliśmy. Nie wiem, czy pokazywaliśmy. Myślę, że może to na potrzymaj chwilkę i coś tam sobie porozmawiaj. No właśnie, Marcin pójdzie i pokaże wam duże opakowanie. Kochanie, pomocy! O, Marcin przyniósł duże opakowanie. Popatrzcie. I o czym ja chciałam wspomnieć? O, tutaj taki zipier, niby zipie, to nie jest zip nawet. No, to taki jest dziwny, jakieś nowe nie macie tej takiej kreski, te string, jak to się nazywa, takie no, woreczki, taki... co się pakuje, wiecie, takie żyłki są i się no, zaciska. Tak, no popatrzcie, jak to jest zrobione, jak to łatwo i fajnie trzyma, to normalnie bierzesz tylko tak i masz po temacie, nie musisz, wiecie, jakoś ręką tak, specjalnie zagniatać. Nawet, kochanie, jak i trzyma bardzo robisz, mocno. To bardzo dobrze to trzyma. Wiecie, super worki, to już jest klasa zrobiona. Psia karma ma jednak pewien zapach. Nie trzymacie w domu jeszcze. My utrzymamy to w domu. Dzięki temu zapięciu nie macie jednak tego zapachu latniającego wam się po całej kuchni. Nie kłótnie, tylko kuchni. I wiecie, i zacząłem i nie skończyłem. I nie skończył. Przyziemni YT, wpisane razem. Gdzieś to napiszemy w opisie, czy gdzieś tam to napiszemy, może Klaudia jak film będzie montować, to też napiszemy. Przyziemni YT, czyli wchodzicie na sklep biofitzo.pl, tam robicie sobie zakupy jakie chcecie i gdzieś tam w koszyku jest, dajcie kupon, wpiszcie kupon zniżkowy. Wpisujecie przyziemni Y, jak YouTube, YT, tak. Zastosuj i 25% macie taniej.
mega. Taki prezent nam dali i to jest bardzo duży prezent. I tak nam się wydaje, nie jest to takie 5%, no tak, to już jest ale macie jakościowy produkt. Naprawdę jest to bardzo dobra jakość, jeżeli zobaczycie na skład, co oni tam stosują w tej karmie. Bez GMO, nastawy, no dużo jest dobroci. I chciałbym tylko dodać, że tak, ma to brzmieć jak reklama. Bo to jest reklama, ale wydaje nam się, jak każda, którą do tej pory popełniliśmy, jest z serca i jakby no z przekonania o ten sposób. Tak, bo to też tam z serca, no ja nie jestem zakochany w karmie dla psów, nie, ale jesteśmy zadowoleni z produktu. Przekonani o jakości tak. tego produktu i chyba to jest najważniejsze, co nie? Dokładnie. Więc co? Marek, ale ty zobacz, to opakowanie pamiętajcie, jest tak samo podobne do naszych psiaczków. Pamiętajcie, że oni też chyba dla kotów robią pokarmy i jakiś tam dla, ja nawet nie wiem, czy tam dla innych zwierząt nie ma, tam, typu konie i króliki, ta. Coś widziałam, to firma się niesamowicie rozwija, już chyba wam mówiłem, że raz, że Polska, co właśnie nas jakby dumą napawa, ale oni mają laboratoria swoje postawione, to nie jest jakieś takie, wiecie, przepakowywane powiedzmy w Chinach i trafia na polski rynek, czy tam nie wiem, gdzieś są karmy produkowane. To jest ktoś nad tym ostro myśli i to widać. I to widać. Fajnie wspomagać takie firmy. Że szczególnie, że jest z taką zniżką, nie? To siusia, Monciu. Bo ja ciebie najbardziej lubię, mój siusiaku. Siusiaczek. Co ten tato robi? Co ten tato robi? Ugryź go w kulfona. Gryź go. Zaczął mam nie. Ty bezwstydnica mała. Artemia, wstawaj. No bezwstydnica, no. Plamki, łaciatka. Łaciatka. Już widzicie, to są małe suteczki, które będą karmić dzieci. Jakie dzieci? A może nie będę miała dzieci, no. Ale zobacz, jaki leniuszek. Wiecie, ona też jest zmęczona. One całą noc trochę podsypiają, trochę urzędują, wynoszą mi, przenoszą doniczki, kwiatki, wszystko co możliwe. Tak, nie mają taryf ulgowych. One mają ganiać, mają się uczyć jak najwięcej od Thanosa i Azji, bo taka jest ich rola. Widać, że teraz jest czas na siestę. Naprawdę. No zobacz. Kadia, one ledwo z budy, jak ja po nią szedłem, to im się z budy nie chciało wyjść. I wiesz, a jak wyszły, to tak wiesz, ja otwieram te drzwi, one tak nie za bardzo do tego wyjścia, szybko tą wyciągnęłem, a tamte się po prostu odwróciły i poszły do budy. Boże. Mają już, ale dobrze, będzie łatwo ci droga zejdzie, bo tak, to kilkaset kilometrów, prawdzie autostradą, to nie będzie tragedii, dobra, ale będzie ci łatwiej. Zostawiamy się śmaczka i czekamy. Dobra, już otwieramy. Nikogo w domu nie ma! Nikogo w domu nie ma, Krawie krzyczy. Dobra, już. Gaduły gadają, a kto? No już wiadomo kto. Nowi opiekunowie. Nie jestem w stanie im przerwać. O, teraz się ucieszy! Ucieszyli na sekundę! Przywitajcie się! Wszyscy po kolei. Wiesia, Piotr i imiennik. Marcin. No chyba zmienię na włosy. I masz włosy drugie tak samo jak ja kiedyś tam miałem. No wiadomo co najlepsze. Zobaczcie, no już jest Marcina tutaj kluska teraz. Chyba zostanie w twoich ramionach. Od razu powiem wam, że tak do nich podeszła i jakoś to przecież jeszcze w drzwiach byliście, co nie? Już się do was kleiła. No. Momentalnie wyczuła, że chyba będzie dobrze. Ale co my tutaj opowiadamy? Ale to pies, są... pies ma takie coś, pies wyczuwa człowieka, nie? Ale poczekajcie, opowiedzcie nam trochę o sobie, bo wy jesteście niesamowitymi miłośnikami zwierząt. Wiesia, tak. Ile masz czego? Opowiadaj. Ja nie 10 sfinksów, 8 sierściatych kotów, oprócz tego staruszka psa, który ma 18 lat, prawie 19. Hybryda lisa. Hybryda psa z lisem, którego znalazłam, nie potrafiłam zgłosić, że to jest hybryda, więc się nim zaopiekowałam.
Tak. I to akurat jak byłam na Zrębie jeszcze, jak w Polsce mieszkają, to na Zrębie. To poczekaj, ile kotów jeszcze raz? Wszystkich razem 18, tak, moje córki są 3, to jest 21. I to domownicy. Tak, mój syn ma psa, który ostatnio się pytałam, wyprowadź swojego psa, on powiedział, że to nie jest jego pies. Tak. To jest mój współlokator. Kochamy zwierzęta bardzo. Ja też opiekuję się szopami, braczami, uwielbiam te zwierzęta. Kiedyś jak mieszkałam w Polsce, miałam swojego srebrnego lisa i miała na imię Sayen. Bardzo ją kochałam. Ładne imię. Powiem ci, że szop pracz, uwielbiam lisy, są inteligentnymi zwierzętami. Szopy też, bardzo szybko się uczą. Często nie doceniamy tych zwierząt. Nie, nie doceniamy. Uprzedzenia są, że wścieklizny roznoszą choroby, nie wiadomo jakie bakterie. A czy można je oswoić, Wiesia? No zobacz, no bo one są takie, no mają jednak... To są dzikie zwierzęta. To są dzikie, kochana, prawda? Każde zwierzę można oswoić. Kiedy zwierzęciu pomagasz, ratujesz mu życie lub ratujesz go od śmierci, żeby jako gatunek inwazyjny nie został zamordowany, zaszczelony. Te zwierzęta oddają ci uczucie, oddają miłość. Ja przy Sayen, jak ją przywiozłam z fermy lisów, jako malutkie dziecko, przywiozłam ją w klatce, siedziałam, uczyłam się do studiów, do pracy, pisałam pracę, lekcje. Najpierw siedziałam, klatkę miała otwartą, ale przez 2 tygodnie nie wychodziła z niej, więc jedzenie i wodę miała w środku dawaną. A potem wychodziła i do miesiąca czasu ona siadała przy mnie, kiedy pisałam. Patrzyła na mnie, czasami się położyła, a później kładła głowę na moich kolanach, gdzie jej nie przeszkadzałam, głaskałam ją oczywiście, pisałam, uwielbiała jego, z całej rodziny wybrała sobie Marcina? Jego, tak, bo nie wiem czy wiecie, lisy akceptują swoich współdomowników, ale zawsze wybierają sobie to najsłabsze ogniwo, którym się opiekują. Ten list chyba od wcześniej niż ja wiedział, że Marcin jest chory. Aha, widocznie, tak, ale faktycznie Wiesia tutaj ma rację, niesamowitą. My też tak uważamy, że na przykład koty, my mieliśmy kota, też wyciągają Że z nas chorobę wyciągną i wiecie, że zdechnie, to młoda suczka była uzadbana maksymalnie i my czuliśmy, że z nas coś zeszło, a w kota wlezło, aż mam ciarki, bo wiadomo, że to jest straszna przykrość, ale jakby nie mieliśmy na to wpływu. W momencie, kiedy właśnie miałam te problemy zdrowotne, układały mi się akurat w miejscach, gdzie było chorobotwórcze zajęcie. Zwierzę wyciągnie z ciebie to, co nawet samo cierpi później. O, czyli tak, no wyciągaj, na coś to musi przejść. Tak, i choruje, spada im waga. On się układa przy miejscu chorobowym. Mimo nie? tego dostaje tą samą karmę, dostaje wszystko to samo, a jednocześnie ten kot mi zemnieje i... I właśnie się zaczął... I taki masaż łapeczkami. No, wiem, tak. Albo tak, układanie mi się wokół głowy i próba zasypiania, masowania. Bardzo mnie kark bolał. A mam takiego jednego łysego u Wiesi, który jest moją pociechą. Ramzes, jak kark mnie bolą, ukuł go pazurem. Ukuł mnie, ja się zdenerwowałem, Ramzes! A Wiesia mówi, daj mu zrobić, co ma zrobić. On tego nie robi bez powodu. Niesamowite. Ukuł go pazurem? Tymi pazurami pobił jak akupunktura. No tak, ale 15 minut później. Piotrek normalnie wyluzowany, bez bólu. No dobrze, no coś nie jest. No to w takim razie Artemida jakie ma tutaj zadanie? Artemia, co ona będzie? Chrapać? Ona, tak jak, bo już wiemy, że tato chrapie, więc co ona też... Ty, ale zobacz jak ona padnięta jest, Artemida będzie Piotra psem, więc Piotr się mi zakochał, to jest jego pies. My go będziemy tylko kochać i przytulać. Mówiłem się, pisałem do was? Ale... Też poczekaj, jak Piotr mówił, bo to jest fajna historia. Aha, dobra, dobra, opowiadaj. Ogólnie zastanawiałem się nad Kaukazem, tak? Tam u nas, i nad tą rasą właśnie środkowoazjatycką. I tak mówię, kurde, ten Kaukaz jednak jest agresywnym psem. A mówię, skąd teraz wziąć tą rasę? Na Oliksie patrzałem, no jakoś nie przemawiały do mnie. I nagle mnie tak przed tym komputerem ciarki przeszły, przy ziemi. No ale napisałem. Od razu, tylko jak do was pisałem, modliłem się, aby była czerwona. Naprawdę? Od razu wiedział, że tego psa. Co ty, niesamowite. No. Popatrz, ja naprawdę, ja nie żartuję. Ja naprawdę nie żartuję. Na samym początku ale Piotr, powiedz mi przy ziemi, no bo wpisałeś od razu przy ziemi, czyli oglądałeś nas wcześniej, tak? Tak. Tak już mówiłem Marcinowi. Bo ja lubię ogólnie kanały zwierzęce.
I najpierw, jak zobaczyłem was, to najpierw sobie prześledziłem to, co żeście nagrali kiedyś i później na bieżąco. Kamero, odwrócę na sekundę, bo chcę wam coś ciekawego powiedzieć. Rozmawiamy już tutaj z Wiesią i z Piotrem od jakiegoś czasu i oni mają niesamowicie wykształcony, nie wiem, czy może źle to powiedziane, wykształcony, mają siódmy zmysł, wyczulony. Oni się porozumiewają już bez słów, nawet jeżeli coś się dzieje. Nie będę wam tutaj zdradzała ich życia prywatnego, ale były takie zdarzenia, że po prostu Piotr był 600 km od Wiesi i po prostu była no taka sytuacja nieprzyjemna. Wiesia go zawołała, po prostu na głos wypowiedziała jego imię, a on to wyczuł. I automatycznie... Jak się pan z przerażenia... Tak. Zaraz telefony, wiecie, i się potwierdziło. Tak, tak. Naprawdę jest to historia ale, na fakcie, nie? Ale by się jest, po prostu wyczuł bardziej intuicyjnie. Naprawdę tak, jest tak. My tutaj słuchamy tutaj ich z ciarkami. Bardzo ciekawe. Pomyślcie, to może wydawać dziwne, no, ale naprawdę tak było, nie? Tak. Jeden pewnie więc... napisze, że to jest jakiś fake, ale... My jesteśmy jakby w tą stronę no, całkowicie otwarci, co nie? No. Jakby my mniej w materialne chyba wierzymy niż w tą drugą stronę. Ja, ale ona będzie babery. Takim śpiochem, że ja ci dziękuję. Na się śpiocha. Piotrek, zmieniasz łóżko na większe. Na razie się jeszcze zmieszczą, gorzej jak urośnie. To nie tylko Piotrek będzie z nią spał, bo już wiemy, że też inni właściciele poprzednie, na przykład Chiki, też z nią śpią, więc pozdrawiamy ich przy okazji. Inni nam nie wysyłali zdjęć z łóżka, więc nie wiemy, ale myślę, że tutaj większość z nich na pewno śpi z nowymi opiekunami. Ludzie, którzy mają sieć na ubraniach, to są ludzie, którzy kochają. Jesteśmy mega przeszczęśliwi, że to są wspaniałe osoby, dobre, ciepłe, z empatią, będą Artemia, boże, powiem ci, że ciężkie imię, naprawdę ciężkie imię wybrałeś, Artemia, Artemida. To jest bogini lasu, nie? No tak, ale lasu, jak ją będziesz mówiła? Artemio! Jeszcze nie ta bogini przyjdzie. To jest ciężko, dobrze, nie o tym, ale widzimy, że idzie w dobre ręce. To jest najważniejsze. Coś jeszcze chcemy tutaj dodać, pozdrowić kogoś? Wszystkich miłośników zwierząt. Dokładnie. Tak. Ja też chciałem powiedzieć to samo. Warto. Wszystkim miłośników zwierząt, które kochają, nie krzywdzą. I chciałabym prosić, żeby nie było takich uprzedzeń, że lisy czy szopy pracze rozmnożą bakterie. Człowiek posiada więcej bakterii w sobie niż te zwierzęta. Nie panikujmy, nie panikujmy. Wkręcajmy sobie. I całujmy zwierzęta w pyszczki, bo wcale my robaków w ogóle nie mamy, a nas ciągle wygląda, że będziemy mieli. Wściekliznę. Też są przypadki wścieklizny wszędzie. Trzeba dbać. No. A lisy naprawdę, to że lis podejdzie, on przychodzi z głodu, albo jak jest ranny, albo chory, on potrzebuje pomocy. To są bardzo inteligentne zwierzęta i to nie znaczy, że on ma wściekliznę, bo podszedł do ludzi, czego zaszczelić. On szuka wsparcia, pomocy. Bo wie, że możemy. Są bardzo inteligentne, naprawdę bardzo inteligentna i moja Sayen była przekochana. Wybrała sobie jego i bardzo miło ją wspominam, bardzo żałuję, że nie ma jej przy mnie już. I bardzo za nią tęsknię i jeżeli kiedykolwiek w przyszłości zmienię pracę albo przejdę już na emeryturę zasłużoną, już niedużo mi brakuje, bo jestem stary model, tylko nie wyglądam może tak? Z młodą duszą. Ja myślę, że się z powołaniem pomyliłaś tutaj, Wiesia. Powinnaś naprawdę weterynarzem zostać albo prowadzić jakąś fundację taką właśnie poszkodowanym, ale czy jednym niechcianym. Może właśnie na tej emeryturze gdzieś ten pomysł zaświta, dobra, co no, nie, że coś nie. Więcej. Wiesiu, za niedługo zabraknie ci miejsca w domu. Musisz mieć więcej. Ale ja mam dwa domy! Połączone jednym korytarzem. Jak będziesz tyle zwierząt przygarniać, bo tak duże serce masz. I ogromne wzgórze. Wiesz co, powiem ci tak, jeżeli kocha się, to nieważne, czy ma się te 30 metrów, chyba 10 tak. metrów, no. Nie liczysz, czy 100 tak. metrów, zawsze się ten kawałek kromki, jedzenia, tak. kawałka mięsa, ma znacznie gorzej, nie? Tak znajdzie dla niego i kawałek tego miejsca. Ten jeden leżak albo ta jedna kuweta jeszcze gdzieś tam się wciśnie. No to jest życie zwierzakowi, nie? Bez dwóch tak, zdań. Tak, miseczka na karmę zawsze też się znajdzie. Mm. No. Dziękujemy wam bardzo za te kilka słów. Bardzo miło was poznać. Wdzięczny, że mogłem tutaj się zjawić i
tego pieska odebrać u was. Bardzo, super. Bardzo. No dobrze. Czy wiesz, no ty, ja myślę, że Marcin prędzej. No już no, ty, nie masz właśnie. Nie, to jest jego. Tak. Oj, nie wiem, no, myślę, że już nie ma, ale ja nie mówię, że Marcin się nie zakocha i nie będzie chciał do swojego psa takiej koleżanki. Więc nie wiem, czy jak przyjedzie do ortodonty w styczniu, czy nie zapytamy jeszcze raz. Na spokojnie. Zobaczymy. Co, o, będzie dobra. Kochała wszystkich. Żegnamy się. Tutaj Artemia. Nie, ten klop daj, daj znak. Daj znak. Nie, tylko słychać jak... Ten pies jest zdrowy. Żyje, jest bardzo dobrze i ona nie ma oczu. Na tej zasadzie, o, już pies żyje. Żyje. Gwarantuję wam, że jest zdrowa i że niedawno była bardzo aktywna, ale teraz widocznie jest za dobrze jej. Cieplutko się zrobiło. Słodko. Śpi. Dobra, my jeszcze gadu-gadu trochę i się widzimy z wami za chwilę. Święty Mikołaj, Święty Mikołaj, Cyniu za prezent, win postęp w sadziu. Tak, ale nie ma nożyczek, trzeba. Bo renifery sraczki dostały, to in postu się wybrały. Aha, no dobra, czekaj, bo żeby nie by, żebyś ty też mógł pociągnąć. Zobacz, to pociągnij. Wiesz co, co ty gadasz za głupoty? Ja wiesz, że takie rzeczy nie robię. Co to było? Co to było te takie kręcenie głową? Chcesz, żeby ci gwoździa wbił w palca? No, podejdź. Nie, boję się. A ja to nie! Nie, no! No prezent! Prezent! Prezencik jest od... Świętego Mikołaja. I tyle. Rewelacja. No i kapucha to wciągniemy już od jutra zaczynamy. Ale do kapusta swoja. Ale zwróciłeś uwagę, że nie ma nic słodkiego. Jesteś chyba, nie wiem, jedną z nielicznych osób, które naprawdę zwracają uwagę na to, co, mówimy, co jemy, co lubimy. Bo wiecie, no tak wiecie, no zdarza się, że dostajemy słodycze. No tak. No i te słodycze przechodzą dalej. Przychodzą, na przykład wybieramy nie, sobie osobę, którą bardzo chcemy otruć i jej dajemy słodycze. Ale ogóreczki, wiesz co mam, bo pyszne, ale kradę nam się kapucha. No też tam się... To teraz zjemy, bo my zawsze ze śniadaniem. Dziękujemy. Co wy robicie? Powariowałyście dzisiaj? Jak wy w ogóle wyglądacie? Już drugi dzień tak siedzisz z tym psem. No co? Ale nam tak dobrze, prawda, Marku? Pan jest zazdrosny. Auć, nie słuchaj go. Przecież widzisz, że do mnie chce iść, bo to jest suczka. Nie to by się wszystko pomyliło, to nie jest samiec. Wczoraj mi ta nosa tutaj do domu przytargała. Ja ci przytargałam, to ty go wpuściłeś do futrzaka. Ojej, ale jaki on był grzeczny. Niewiarygodny. Słuchajcie, chodził cały czas Thanos za nami. No. Gdziekolwiek, nie wiem, do toalety mamy malutkie te mieszkanie, czy do... Spał pod naszym łóżkiem, jak oglądaliśmy jakiegoś coś na YouTubie, to siedział pod naszymi nogami tutaj, leżał. A wielkie cudowne, to takie, jakieś to, ale wreszcie się wyspał. A co? Tak, no bo zlitowaliśmy się nad nim, bo od kiedy się te małe brzdączki urodziły, to on nie ma swojego miejsca, nie ma swojej budy. Daliśmy mu budę tak niedaleko od końca, no to stwierdził, że chyba jest za blisko, więc nie chce być tak blisko tych maluchów. Tak, tak, właśnie to chodzi. No, ma jakieś tam swoje suche miejsca, ale z nich nie za bardzo korzysta. Dusia, Duś, sama cię wzięła na te kolana. O ja pierdziula, no, wy jesteście kompletnie nienormalne. No. Kto by chciał trzymać 35-kilowy wolek na kolanach? Ja. No tak. Jej, Olu, fajne jest. Prawda, mój klocek jesteś. I dogadywały się, ta noc był, mówię, grzeczniutki, do Ambra nie chciał, Amber się też tam nie brał. Naprawdę, słuchajcie, nie barknął nic. Amberek też nie była zestresowana. W sumie tak... Ale najpierw przeszedł potężne mycie, nie? Tak, ojej. Tam... Paskudne, no z błota pełne. No czarne. Tego ale wyczyściliśmy, tak wysuszyliśmy i sam miał dobry, ciepły... Serce nam się krwało, jak patrzyliśmy na niego, że on tak leży i nie chce wejść do tej pustej błody. Mówimy, chodź misiaczku, ale szczęśliwy. A Azja nie spała, u nas kiedyś spała, jak sobie łapkę skaleczyła,
ale Azja ma takie swoje miejsce na sianie, suchutkie i cieplutkie, także wiecie to, tak, że nie miała go, ale nie miała źle. Azja też chodzi do tego pomieszczenia gospodarczego. Często tam ją zamykamy, żeby też się dziewczyna wyspała, a nie cały żeby czas nie mogła. Na czuwaniu. Tak, a znowu Thanos tam nie wejdzie. Thanosa raz nam się udało tam zaprowadzić, ale na kiełbaskę czy na coś, ale po prostu chyba jakąś traumę przeszedł, że był zamknięty przez tą godzinę czy dwie i teraz nie. No. Wiecie, nie ma, że kiełbasa jest cokolwiek, nie zmusicie go. Nie, ale zresztą on nigdy nie idzie nawet na przysmak. Jak nie ma ochoty przysmaka, to nam, nie jest powiem wam, jedzenie. Tak dumny pies, że coś się samo, coś pięknego właściwie, jak człowiek to zauważy. Tak. I na zasadzie, jak nie chcesz, to nie, ja się dwa razy prosić nie będę. No. A znowuż ta? A ta, to sa, to nawet poszła pierwsza. Nawet za okruszkiem chleba. Gdzie jest? Zjadłabyś coś? Wow, pewnie. Zjadłby coś pies? Wow. Jedzenie? Widzicie, już zaczyna się lizać. Zjadłby... Ziewa, to nie jest pewna. Jedzonko? No. Chciałabyś coś zjeść? Kiełbaskę może by zjadła? Wierzę, że nie dostanie.